Lucjan poczuł się lepiej. Od pewnego czasu miewał te gwałtowne przejścia ze stanu zupełnej niemocy do lekkiej poprawy. Obrócił się i patrzał płonącymi oczami na pokój. Widział Zygmunta, podrzucającego i łapiącego w powietrzu swoją dwuzłotówkę oraz Bednarczyka, manewrującego palcami koło twarzy. Zygmunt schowaj te pieniądze, bo znowuż zgubisz. Masz rację. Wsadził pieniądz do kieszeni i podszedł do Lucjana. Co? Lepiej ci trochę? Tak. Gorączka się zmniejszyła. Czy tylko wy jesteście w domu? Mhm. Porozłazili się. Matka poszła do miećka. Ciekaw jestem, jak długo ten smarkacz będzie siedział. No, pewnie niedługo, młody jest, to go zwolnią. Zygmunt przeciągnął się i wyrzekł ze smętkiem. I powiedz tylko, jak życie nędznie się wlecze. Nic ciekawego, żadnej perspektywy, sama pustka i jałowizna. Pomyśl tylko. Za parę dni idę do wojsk. Jeśli była jaka nadzieja, że dojdę do równowagi, to teraz wszystko w łeb wzięło. A co ja tam będę robił? Zgłupię je do reszty. Żebym miał chociaż cień zainteresowania, ale przeciwnie, mam nienawiść do całego militaryzmu. Słowo ci daję, że pasja mnie na to wszystko porywa. Mój drogi, co ja bym dał, żeby móc pójść do wojska? Żeby mieć tylko możność i siły do dźwigania karabinu. A wiesz, że miałem twoje przekonania. Ale teraz ucałowałbym koniec Kapralskiego buta, byleby tylko mieć prawo gonić po polach pod jego bezsensownymi rozkazami. Ach, zresztą, diabli wiedzą. Może lepiej będzie skonać niż tłamsić się na tym podłym świecie. To, coś ostatnio powiedział to ostateczność, ponieważ wiesz, że z chwilą, kiedy byś mógł służyć w wojsku, musiałbyś być zdrów. Przemówiło przez ciebie pragnienie życia, ale ja się nie godzę z tym, coś na ostatku powiedział. Dla nas nie ma miejsca tutaj. Jesteśmy za słabi. Nie mamy pożądań materialnych. Jesteśmy romantykami. Tylko ten, kto chce i potrafi uczepić się maszyny, może żyć w dzisiejszych czasach. Gdzież jest tu diabła? Duch i uczucie. Myślę, że tobie to nawet wojsko dobrze zrobi. Po prostu przełamią cię tam, nauczą systemu w życiu. Jasne jest, że gdybyśmy mieli jakiś regulator swych myśli, ja wiem, pracę, obowiązki jakieś, nie byłoby mowy o jakiejkolwiek neurastenii. O przypomnij sobie swoją posadę u wojewody. Gwizdałeś na wiersze. Byłeś pełen energii. I chęci do życia. A teraz z powrotem wpadłeś w to błędne koło nieobowiązkowości, i stąd te ponure myśli. Dzisiejszy poeta może istnieć z chwilą, kiedy pojmie sens teraźniejszości i potrafi mówić o tym, czego wiek od niego wymaga. Mówiłem to już niejednokrotnie. No, ale jeśli się nie jest w stanie do tego przystosować. Trzeba ginąć. Kto wie, czy los mnie w porę nie usuwa od wymagań współczesnej kultury. Zmarniałbym ze swoim sentymentalizmem, ze swoją skłonnością do zachwytów nad gałązką brzozy, poruszającej się na wietrze. Idź do wojska. Przełam dziedziczność swoich słowackich i szymonowiczów. A przecież masz zdrowie. Idź. Mówisz tak, boś daleki od tego wszystkiego. Co do mnie, grubo zastanawiam się nad tym, co mi przyszłość dać może. Odszedł od łóżka w jakichś niemrawych podskokach. W porywie raptownej wesołości począł się z Bednarczykiem siłować na rękę. W południe wróciła stukonisowa. Miała zapłakane oczy. Opowiadała, jak schudł, i spokorniał obiecywał że jak go tylko wypuszczą zaraz weźmie się do nauki i że już nigdy nie będzie należał do żadnych partii wywietrzał mu zupełnie z głowy ten komunizm przeklęty to znaczy że jest skończona kanalia powiedział zygmunt ty wałkoniu głupi dlaczego że mu do rozumu przemówili to ty go będziesz wyzywał naturalnie że jest kawał drania jak mu kilka dni paki całą ideologię w diabły przetrzebiło, to czego można się po nim spodziewać? Co to za charakter? Zawsze byłem przeciwny jego przekonaniom, ale szanowałem je. Tymczasem okazuje się, że to wszystko nie było funta kłaków warte. Wyrośnie z niego, kretyni taka będzie pociecha, synalka, z ciebie za to będzie. Pomylenie i nie rób. Wierszyki ci jakieś w wełbie, a do jakiejś roboty gdzieś byś mógł zarobić i pomóc matce, to cię nie ma. Myślisz, że tak całe życie będziesz miał głupią matkę, co będzie na ciebie harowała? Tamten chociaż chce w życiu czymś zostać, aspiracje ma jakieś. Oj, cicho, cicho, matka mówi po polsku tak okropnie, że mi uszy więdną. Dość już, dość. Jużem ja mówiła, jak cię jeszcze na tym świecie nie było, ty byku głupi. Ciekawam, za czyjeś pieniądze taki wyszkolony, jak nie za moje. Podeszła do szafy, aby zawiesić palto na ramionczku. Widząc, że Lucjan patrzy na nią, zaczęła opowiadać. Ale lepiej ma tam niż jaki złodziej. Szanowany jest, i spacerów ma więcej, i życie lepsze. Papierosy mu palić wolno, ale że nie pali. Książki też mu do czytania dają. Niedługo będzie sprawa i wypuszczą go, pewnie. Jak pan myśli, będzie to uprawiał jeszcze, czy nie? Myślę, że nie, skoro to pani obiecywał. A tak, mówił przecież, słyszałam, jak teraz, jak teraz pana słyszę. Myśli pan, że on z cygani? Nie. A może panu czego potrzeba? Pomarańcze jakąś, albo co? O niech się pan nie wstydzi. Jak pan będzie zdrów, to dopiero będziemy się <grybujesz> liczyć. Wiadomo, człowiek chory do niczego niezdatny. Odpowiedział, że wszystkiego ma pod dostatkiem. Niech mu tylko coś do picia przygotuje. I tak nie wiem, jak się pani odwdzięczyć za to, że, że mnie pani tu trzyma bez grosza. W dodatku kłopot tylko ma pani ze mną. Mruknęła coś na uspokojenie i Poszła do kuchni. Wkrótce zeszli się wszyscy, znów gwarno było, jak z samego rana. Zjedzono obiad, po czym wszyscy prawie rozeszli się, aby wykorzystać niedzielny dzień. Na kanapie leżał bednarczyk, ponuro zapatrzony w sufit. Felicja w drugim pokoju czytała książkę. Pod oknem sterczała chłopka. Niedzielne, senne, popołudnie. Z podwórka dobiegły okrzyki bawiących się dzieci, pies jakiś szczekał. Za oknami szaro było i smutno. Na łóżko Lucjana wskoczył kotek, burcząc jak nakręcona maszynka. Ciepłe, puszyste zwierzę łaziło po ciele chorego, szukając sobie wygodnego miejsca. Wreszcie Usadowił się gdzieś pod pachą, niby delikatny, włochaty kłębek. Lucjan głaszczył go w zamyśleniu. Dlaczego nie mógł wstać teraz i pójść między ciche, świąteczne ulice? Kolejno wspominał wszystkie znane dzielnice miasta. Na nowym świecie spacerowali teraz zadowoleni, odświętnie odziani ludzie. Szli wolno, nie spiesząc się. Zapewne z wizytą do krewnych lub znajomych, po drodze wstępowali do cukierni, aby kupić trochę ciastek. W oszklonych wystawach kawiarnianych siedzieli samotni mężczyźni, przeglądali pisma lub też patrzyli się na przechodniów w bezmyślnym zainteresowaniu. Tramwaje wolno sunęły po szynach. We wnętrzu siedziało po kilka osób, smutnych ludzi którym nie chciało się iść. W alejach spacerowały parki z utęsknieniem oczekujące mroku. I dlaczego zadaję sobie tak głupie pytanie? Proste. Jest chory i nie może tego wszystkiego zobaczyć. Tak dawniej mijał to wszystko niepostrzeżenie, ale teraz przed oczami jego przewijały się fragmenty miasta i łączyły się zresztą wspomnień o życiu, co przeszło tak szybko, o nadziejach i zdrowiu. Teraz mógł patrzeć na sufit lub obserwować ludzi obok siebie, którzy mimo zdrowia tak nędznie żyli. Bednarczyk podniósł się z kanapy i o ciężale poszedł do drugiego pokoju. Lucjan słyszał, jak cichym szeptem prowadził rozmowę z Felicją. Pod oknem drzemała chłopka z rękami złożonymi na kolanach. W cisze wdarł się dzwon kościelny z żałobnym jękiem. Chowają kogoś, pomyślał i wyciągnął zgrzaną nogę spod kołdry. Pocił się ciągle. Jego niekąpane ciało wydzielało przykry zapach. Uczucie gnicia na zewnątrz i wewnątrz przejęło go wstrętem. Tak marnie ze mną jest, że nawet nie mam siły, aby się umyć. Może zawiadomić ciotkę przecież niepodobna, abym miał skonać wśród obcych ludzi. Ale zaraz zniechęcenie go ogarnęło i począł myśleć o czym innym. Dlaczego to mnie tak raptownie schwyciło, prawda? Parę lat przedtem chorowałem, ale żeby tak z miejsca położyć się i już nie wstać? To straszne. I czy w ogóle warto się ratować? Wołać jakichś doktorów? Nie, mam zresztą na to pieniędzy. Są jakieś instytucje, ratują tam tych gruźlików, ale idioto, czyż nie czujesz, że ci w tych piersiach pałęta się jakiś strzęp płuc? Przecież plujesz ciągle, więc niby co? Harknij raz tylko, a zobaczysz. Na chusteczce wyraźny, żywy kawałek płuca razem z niteczkami krwi. To się, o ile pamiętam, nazywa gruźlicą rozpadową. Pozarażam jeszcze tych wszystkich bałwanów, co się rwą do życia. Ale czyż mogę na to coś poradzić? Przecież lepiej byłoby mi zdychać w miejscu, gdzie nie ma tej śmierdzącej nędzy i tego wychodka. Co mi ciągle cuchnie pod samym nosem, śmierć, bzdura. O, chodźże tu, chodźże tu, kostucho, chodź. Czekam cię, byle prędzej. Już mam dość tego gnicia. Proszę. W drugim pokoju zabrzmiało kilka gwałtownych słów. Potem trzasnęło łóżko, rozległ się przytłumiony chichot kobiecy. Oraz drżący głos bednarczyka. Chwilę trwała cisza, ale zaraz słychać było sapanie w równych odstępach, zmieszane z cichym zgrzytem materaca. Parzą się. Ci przynajmniej mają zajęcie. Skąd on bierze do tego siły po nocnym współżyciu z ręką? Psiakrew, mogliby to robić ciszej. Jeszcze stara wiedźma się obudzi i będzie nowa awantura. Lucjan ściągnął z siebie zupełnie kołdrę i wyciągnął nogi. Zastanowiła go ich nadmierna chudość. Z pary krzepkich ut młodego mężczyzny zrobiły się jakieś tyczki z wystającymi kościami u kolan. Ładna historia i wszystko to w przeciągu kilkunastu dni. Po raz pierwszy począł siebie oglądać. I to ogromne wychudzenie przejęło go pogardą dla samego siebie. Po żebrach mógł przesuwać palcem, jak patykiem po prętach. Błogie uczucie chłodu ogarnęło go, i leżał tak prawie nago na swym łóżku. Niby dziwaczny pasażer lada chwila oczekujący swego pociągu. Co go ma uwieść w nieznane. Wiedział, że to są ostatnie oględziny tego nieszczęsnego ciała. Przeniknęła go świadomość końca. Uczuwał spokój i jakąś niesłychaną jasność umysłu. Gdyby nie trudność oddychania, myślałby, że jest zupełnie zdrów, tylko bardzo osłabiony. Nic go w tej chwili nie nękało. Pragnął tylko jak najdłużej znajdować się w tym stanie. Do kuchni wszedł bednarczyk i stanął przed zlewem. Odkręcił kran i mył ręce, czy też coś innego. Potem stanął na progu alkowy, z błyszczącą i zaczerwienioną twarzą, z kosmykiem włosów przylepionym do czoła i powiedział głupawo, uśmiechając się. – Pan spał? – Nie, wcale nie spałem i słyszałem, jakżeście się tam rżnęli. Mógłbyś pan trochę zwrócić uwagę na mój spokój? – co też pan mówi? Nic podobnego, mówił to głośno, ale jednocześnie mrugnął do Lucjana porozumiewawczo. Potem twarz jego nagle zmieniła wyraz. Zrobiła się ponura i złośliwa. Zazdrość panu. Co? powiedział odchodząc do pokoju. Uwalił się na kanapę i na twarz jego wypełzła rozpacz, nurtujących go straszliwych zapewne myśli. Mrok osnuwał jego postać i zdawał się ją zatracać. Lucyan przymknął oczy i pogrążył się w czystej kontemplacji. Miał wrażenie rozkołysania i lekkości. Jak z dalekiej odległości dobiegały doń szmery z ustępu, szelest spódnicy Felicji, trzask drzwiami, potem jej kroki, melodia jakaś, i znowu trzask drzwi. Ale tym razem schodowych. Popadł teraz w zupełną drzemkę, spowodowaną absolutną ciszą. Trwało to dosyć długo. Jeszcze przez zasłonę omroczenia słyszał czyjeś cichutkie kroki, trzask podłogi, głębokie westchnienie. Ale nie zdawał sobie sprawy, gdzie się to wszystko dzieje. Cisza. Nagle obudziło go czyjeś rzężenie, głuchy łomot. Jakby ktoś butami kopał w deskę. Otworzył oczy. I na razie nie mógł sobie zdać sprawy, co się dzieje. Wyraźnie słyszał, że w pobliżu ktoś harczał i walił nogami o drzewo. Ale gdzie? Usiadł na łóżku. Było prawie ciemno. Teraz wiedział, gdzie. W ustępie działo się coś niesamowitego. Zebrał resztki sił na zwleczenie się z łóżka i potoczył się jak pijany do kuchni. Przekręcił kontakt. Drzwi ustępu trzęsły się pod uderzeniami nóg. Szarpnął za klamkę. Drzwi były zamknięte od wewnątrz. Począł krzyczeć: Kto tam jest? Co się dzieje? Otworzyć, co tam się dzieje. Uderzenia słabły coraz bardziej. Na progu ukazała się groźna i złowieszcza postać chłopki. Jej czarne oczka biegały między powiekami jak dwa oszalałe zwierzątka. Władek, mój syn Władek, kaj się podział. Lucjan osunął się z wycieńczenia na kuferek. Jasne było, że wewnątrz ustępu znajdował się bednarczyk, działo się tam pewnie coś okropnego. Lucjan krzyknął do chłopki, by zbiegła na dół do stróżki. Posłuchała go. I po chwili trzy staruszki ukazały się, ze złożonymi rękoma niby wystraszone sowy. Poczęły szarpać klamkę i bębnić pomarszczonymi rękoma. W pewnej chwili jedna ze stróżek, owa wesoła staruszka, schwyciła z kąta siekierę i kilkunastoma uderzeniami rozbiła słabą zasówkę. Wewnątrz na pasku przymocowanym do rezerwuaru z wodą wisiał betnarczyk. Lewa noga tkwiła w sedesie, prawa drgała, wolno zwisając w powietrzu. Z pomiędzy ust i ociekającego śliną języka wydobywał się słaby charkot. Kobiety przecięły pasek i zwlokły ciało na podłogę. Jedna wybiegła na ulicę poprosić, aby ktokolwiek zatelefonował do pogotowia.